Dzień dobry kochani, Marco Ghia, Akademia Kulinarna Whirlpool. Dzisiaj zaczynamy nasza przygoda kulinarna z tym okres, gdzie my przyjedziemy do Was, do domu gotować, a nie odwrotnie, jak normalnie robicie. Odrobina później, ale tak po prostu wyszło. Nie mamy tutaj ramówka, tak jak w telewizji, że musimy sztywno zawsze się trzymać. Zaczynamy z taką prostą recepturą, która jest taka jedna z flagi w ogóle gastronomii Rzymu, w Lazio. Robimy ta receptura w hołdem naszą Krystyną, która tutaj z nami jest i która jest pasjonatem też tego potrawa. Potrawa, którą będziemy zrobili dzisiaj nazywa się cacio e pepe. Tak? Cacio to jest sposób nazywanie twarde, dojrzewające ser. Może być parmigiano reggiano, może być pecorino, może być tyszo, inne rzeczy. W całej Włochy można powiedzieć centralne, tak? Całe od Toskanii do Umbrii, Abruzio, cacio to jest twardy ser do tarcia albo do jedzenia z chlebem, czy z pomidorem i tak dalej. I do tego co będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali pecorino romano CHMP, widzicie? Ten słoneczny tutaj, pomarańczowo-czerwony, tak przepiękny, żółty. To jest najwyższe oznaczenie geograficzne, jakościowe, które Unia Europejska daje i które twierdzi, że ten produkt jest zrobiony według chryzmy, które powinny być i chroni nam, chroni konsumentów, a nie producentów. Do tego będziemy używali długi format pasty, używamy bawette, czyli taki rodzaj niby spaghetti, czyli długi format, ale taki grubszy i spłaszczony, tak? Wyglądają tak jak małe, długie tagliatelle zrobione z moncadurą, bo tutaj nie ma żadne jajeczko i oczywiście pieprz, tak? Pieprz, używamy czarny pieprz Szechuan, taki normalny, przepiękny, taki bardzo aromatyczny, cały, bo będziemy go najpierw troszeczkę prażyli, potem będziemy go w modrzeżu troszkę mielili i mieszamy wszystko. Nie potrzebujemy tak naprawdę nic innego. Będziemy może na końcu dać jeszcze odrobina, kropelka oliwa z oliwek, ale to jest wszystko, co będziemy używali do tej receptury. Pierwsza rzecz, co robiliśmy, jest oczywiście stawianie wody nad ogniem, tak? I tutaj oczywiście ja solę teraz i mała dygresja. Pamiętacie, że wszystkie te receptury przepiękne, co my tutaj zrobimy dla Was, z Wami, dla nas, wszyscy razem, są dostępne na żywo na nasza strona facebookowa, będą potem cały czas na nasza strona facebookowa, na nasza strona internetowa www.akademiakulinarnawhirlpool.pl, sekcja blogu i na nasz kanał YouTube'owy. I oczywiście dziękujemy jeszcze raz za okazywanie miłości do naszego kraju. My wspieramy jeszcze z taką małą akcją Jem Włoskie Produkty. Proszę, kupujcie troszkę nasze produkty kulinarne i nie tylko. Ok, soliliśmy woda. Normalnie dajemy dużo wody, tak? Dużo więcej wody do gotowania pasty, ale tutaj ja redukuję troszkę te ilości, bo chcę, żeby było troszkę bardziej koncentrowane tutaj ilość skrobia, które będzie uwolniona. Międzyczasem, tu dajemy troszkę siły, międzyczasem tutaj grzejemy nasza patelnia, tutaj nie za mocno i w tej patelni będziemy prażyli pieprz, tak? Dlaczego prażymy pieprz? Prażymy pieprz, bo wyciągamy od niego wszystkie oleje eteryczne, które są w środku, które normalnie są uwolnione, jak mielimy, ale tak zrobią, podkreślimy jeszcze charakter tego pieprzu. Wyciąga jeszcze bardziej swoją aromat. Nie siła, bo siła jest tyle, ile jest, ale to po prostu aromat będzie zupełnie, zupełnie inny. I teraz powolutku weźmiemy nasze bawetty numer 13. Zawsze jak używamy, ja używam Barilla oczywiście, zawsze jak używamy makaron suchy, sprawdzimy tutaj, ile minuty powinno się
gotować, tak? I mniej więcej trzymamy się tym. Zawsze powtarzam, jeżeli robimy z takim sosem bardziej taki mokry, to po prostu skącimy jeszcze potem w patelni, także to ugotujemy może z minuta mniej i dokończymy wygodny tam. Ok, także tutaj mamy nasz pieprzu, który powoli dochodzi do siebie. Zobaczymy. O, jeszcze piękny zapach. Fantastyczny. Ok, i teraz tak. Dajemy siłę tutaj. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Nasz makaron. Widzicie, ile jest wody. Dajemy makaron do środka. Ok, i czekamy, że powoli się ugina. Po prostu czekamy, że ciepła sam uginie makaron, tak? Nie robimy mocno, bo albo łamiemy nasze fantastyczne bawety, a nie chcemy to zrobić, nie chcemy łamać. Nie, 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 nie. Nie wolno. Także tutaj otwieramy nasz fantastyczny pecorino. Pamiętamy, że pecorino to jest ser stuprocentowy owce, tak? Mleko. Także jest troszkę bardziej słone niż normalny ser. Także musimy tego kalkulować też do ilości sól, które dajemy tutaj. Zawsze musi być nie za dużo, pamiętacie? Bo potem pecorino będzie całkiem spore, bo z pecorino robimy taką krem, który po prostu będzie obtaczał nasze makarony. Po włosku się mówi na parę. Przypominam wam, jeżeli widzicie te nasze fantastyczne receptury i wam się podobają, zalajkujcie, 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 kochacie i wysłacie, czyli udostępniacie wszystkimi, co możecie, waszych przyjaciółów i znajomych. Tutaj, ok. Będziemy potrzebowali około 50 gramów pecorino na 40-50 gramów pecorino na głowę. Tu są około 200 gram. Tam robiłem około 150 gramów spaghetti, bawety, także no, zaczynam tak, zobaczymy, nie wszystko będę od razu używał. Ok, to schowamy, tu robimy troszkę porządek, minimalny. Ok, mieszamy, nasz makaron musi być na początek lekko taki wymieszany. Ok, i tu zobaczycie, że pieprzu zaczyna być taki błyszczący, tak? I to jest dokładnie kiedy po prostu wychodzi ten olej, o którym wam mówiłem wcześniej. Tak? Przypominam jeszcze raz, co robimy. Tak? Robimy pasta cacio e pepe, makarony cacio e pepe. Używamy bawety Barilla do tego, tak? Długi taki format, spłaszczony, podobny do spaghetti. Pieprz, ok. Co robimy z pieprzu? Rzucimy go do modrzeża. Tak, oczywiście, jeżeli nie mamy tego, możemy po prostu używać normalny system do mielenia, albo możemy też, o, weźmiemy nasz makaron tutaj bliżej, żeby po prostu było łatwiej też Filipa filmować, a nie tu i tam. Ok, powolutku. Fantastyczne. I ja chcę go tu miażdżyć, ale nie chcę robić puder całkowity, tak? Chcę, żeby po prostu ten pieprzu został troszkę, o, taki, no, nie do końca mielony, żeby niektóre kawałeczki zostały. Oczywiście, że część będzie mielona. Uciekło mi tutaj mały kawałek też. O, i teraz naprawdę szkoda, naprawdę, powtarzamy zawsze, że nie możecie czuć ta fantastyczny zapach, który się uwalnia, bo naprawdę jest mocny, mocny, mocny. Także to po prostu, ok, robimy tak, tak, tak i zobaczycie jak wygląda, chodź, tak, tak po prostu. Pachnie niesamowite,
Tak? I oczywiście potem będziemy decydowali troszkę sami, jak ile to możemy mieć według nasze upodobanie. To będzie taka nasza część, można powiedzieć, aromatyczna naszej potrawy. Okej. Okay. Musimy robić troszkę porządek z rękami, nie za bardzo. Brozi, troszkę kartofalia i tak dookoła. Fajnie oczyszcza. Okej. Okay. Porządek musi być, jak się mówi. Fantastyka. I teraz tak. Do koszyka. Mieszamy. Przypominam, Cacio e Pepe, Marco Ghia, Akademia Kulinarna Whirlpool. Już trzeci tydzień zaczęło się nasza przygoda. Gotujemy z wami w domu. Tak? Bardzo nam się podoba pomysł, że nie zapomnieliście o nas. Weźmiemy dużą patelnię. Tak. I teraz co robimy? Tak robimy. Nie grzejemy tą patelnię. Nie. Nie potrzebujemy grzać tą patelnię. Dajemy tutaj nasz troszkę pecorino, ok? I tutaj weźmiemy ta woda, gdzie się gotuje nasz makaron, tak? Weźmiemy taki, o, tyle, ok? Taka chokla, powolutku, tak? Ciepło tej wody będzie wystarczająco, żeby rozpuścić nasz pecorino bez robienia grudy, tak? Bo ważne jest, żeby nie było za gorąco, bo jeżeli będzie za gorąco, to się robią takie grudy, rozdzieli się kazeinę od tłuszczu i robi się po prostu to, co nie możemy pozwolić, żeby się stało. Chcemy po prostu, żeby był piękny krem, także po prostu tak pracujemy z tym. Czuję, że potrzebujemy jeszcze odrobina tej wody, tak? Tak, idealne, ok. I tu widzicie, że powolutku się rozpuści w wodzie ciepła, co ma nasza woda zupełnie. Wystarczy bez zapalenia żadny ogień pod spodem. To jest receptura bardzo oszczędna, jeżeli chodzi o ilości ciepła, które trzeba skorzystać. No tak. Super. Rozpracujemy troszeczkę. Powolutku spróbujemy nasz makaron. Makaron, kiedy wyląduje tutaj, musi być jeszcze fantastyczne. Al dente, przepiękne. Odrobina soli. Jeszcze brakowało. Troszkę trzymałem się za bardzo daleko. Weźmiemy tu jeszcze troszkę wody. Na wszelki wypadek, tak? Bo teraz będziemy nasz makaron rzucili do... Tak? Trzymamy tutaj w kubku na wypadek, że będziemy potrzebowali więcej. Wyłączymy całkowicie. Makaron. Tu. I jeszcze tak troszkę mokre rzucimy do naszej patelni. Tak? I rozpracujemy. Tak. Rozpracujemy, żeby po prostu stało się. Musimy używać tak. Ok. Tego ciepła, co już jest w środku. Aiste. Nie chcę. Ok. Dajemy minimalne, potrzebuję. Patelnia była bardzo duża, chodziło mi się troszkę. Przepłynę troszkę. Okay. Tu rozpracujemy troszeczkę. Ok, odrobinę jeszcze nasz. Dobra. Tak, nie za dużo. Dajemy tu. Okej.
O, zaczyna się formować nasz krem. Zaczyna nabierać kształtu w wodzie. Troszkę mi się rozdzieliło, niestety. Tak, temperatura mnie oszukała dzisiaj. Ha! Jak principiante. No, ok. Fantastyczne, ludku. Ciepła jeszcze, pamiętacie, że makaron miał z minuta, półtorej do tyłu, tak? Tak. Przypominam, co robimy, robimy cacio e pepe, czyli makaron z serem pecorino CHP, CHNP, chroniona nazwa pochodzenia, z okolicy Lazio, tak, Rzymie. Pasta fajna. Ok. A, rozdzieliło mi się. Cholera. Jak mogłem do tego prowadzić, Mareczku? Ok, pracujemy, pracujemy. Ok, dobrze. Wyłączymy. Weźmiemy nasz pieprzu. Jeszcze tak. Odrobina jeszcze. Pecorino dajemy. Ok. I zaczynamy tu po prostu pracować. Tak. Ok. Powolutku. Tak. Tak. Zaczynamy. Robisz taką mantykację jeszcze. Odrobinę tutaj. Tego. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Tak. To jest naprawdę dla ludzi, które lubią troszkę mieć spicy, troszkę taki wyraziste smaki, zapachy. Nie jest taki. Ok. Ok, teraz weźmiemy talerz. Zaczynamy tak. Tak. Zawsze tak. Fantastyka. Zalajkujcie nam, przypominam. Udostępnijcie. Nasza po prostu miłość do was. Tak, tutaj odrobina jeszcze pecorino, odrobina jeszcze to, rzucimy, odrobina, tak, tak, ja jeszcze daję, wiem, że to może dla kogoś jest, odrobina taki oliwa z oliwek, żeby był jeszcze bardziej taki komplet, no,
Przepraszam wszystkich za ciszę czasami. Dzisiaj tak mi się zamyśliłem. Cacio e pepe, używaliśmy nasze bawety Barilla. Jestem szokowany. Na zewnątrz Warszawa pada śnieg. Nie wiem, co się dzieje dzisiaj, ale tak jest. Pecorino Romano CHMP. Codziennie po mnie teraz będzie jeszcze Krystyna robiła, nie wiem co będzie robiła Krystyna, chyba coś dobrego, na pewno coś dobrego. Przypominam, że jeżeli wam się podobają nasze filmiki, musicie zalajkować, udostępnić. I oczywiście przypominam jeszcze raz, nasza akcja, jem włoskie produkty. Tak, ja jem włoskie produkty, proszę bardzo. Tak, dziękuję bardzo, zapraszam Krystyna, potem ja, potem Krystyna, potem jeszcze jest raz. Dobrze? Pozdrawiam, do widzenia.